Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Jak wyglądało oddanie do użytku tej całej inwestycji w wtorek, czyli dokładnie 5 marca o godzinie 4.22 z przystanku Szpital Wolski? Zapraszam Was na ten film, gdzie zobaczymy pierwszy przejazd w kierunku Bemowa i pierwszy przejazd w kierunku centrum tramwaju właśnie po tej nowej trasie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć wciąż i zapraszam już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Kasprzaka, konkretnie z otwarcia samej inwestycji. Widzieliście już zapis konferencji prasowej, widzieliście live'a, a teraz mamy sam film z tego live'a, który miał miejsce o godzinie 4.22. Dokładnie wtedy ten tramwaj, przynajmniej zgodnie z kursem jazdy, wjechał właśnie na przystanek tramwajowy Szpital Wolski, w tym miejscu. I wtedy rozpoczęła się przygoda tramwajów ponownie na Kasprzaka. Trochę tego rozumiem. Minęło faktycznie. Pierwotnie tramwaje jeździły tędy, ale jeździły ulicą Nowa Bema. Później oczywiście rozpoczęły się prace przy budowie Prymasu Tysiąclecia. Tramwaj na Kasprzaka został zlikwidowany z ulicy Nowa Bema i już nie powrócił. Tory tramwajowe na Kasprzaka były, później zostały zasypane, a sama sieć trakcyjna została usunięta dopiero w 2016-17, jakoś mniej więcej wtedy. No i tak, przez ten cały czas, tu gdzie teraz lecimy właśnie, była sieć trakcyjna, później ona zniknęła, no i rozpoczęły się prace przy budowie nowej trasy, po której właśnie teraz jedzie nowy tramwaj Swing. Znaczy, to nie jest najnowszy oczywiście tramwaj, ale ja jestem osobiście zadowolony właśnie z tego, że Swing pojechał jako pierwszy tramwaj z pasażerami, bo najbardziej lubię ten tramwaj, tak wam powiem osobiście od siebie. Natomiast co ważne, faktycznie tramwaj pojechał o godzinie 4.22 z pierwszymi pasażerami, choć de facto to raczej byli tylko i wyłącznie miłośnicy komunikacji miejskiej i osoby, które po prostu chciały zobaczyć ten pierwszy przejazd i przejechać się. Było te kilka osób, pewnie w tramwaju było z 10 osób, nie licząc samego motorniczego. No jak widzicie, tramwaj sobie spokojnie, powolutku przejechał całą trasę. Tutaj macie też bez zbytnych jakichś przyspieszeń ten pierwszy odcinek, później już będę przyspieszać faktycznie ten film, żebyście mogli zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało, tam poczuć tą atmosferę. Na minus faktycznie, jeżeli chodzi o otwarcie samej trasy, to jest to, że padał deszcz przez cały czas, przez samo otwarcie w nocy. Już później po południu, kiedy była konferencja prasowa, kiedy się pojawił prezydent miasta i tak dalej, no to już było ładnie, tak? Już się przyjaśniało względnie. Natomiast w nocy, a właściwie o poranku wczesnym, jak jeździły już SKM-ki, jeździły tramwaje, to padał deszcz, lał, więc niestety latanie tutaj dronem było, no, nie za wygodne i nie za przyjemne. To na pewno trzeba przyznać, choć na ujęciach tego aż tak mocno nie widać. Chociaż jak zetknięcie na kałuży, to widać, jak te krople nam nawalają. Ale to inny aspekt. Z ciekawostek możecie zobaczyć to, że choć sam tramwaj oczywiście jedzie o własnych siłach, to po prawej stronie możecie zobaczyć nadzór ruchu, który oczywiście jedzie, pilnuje tramwaju, żeby przed nim się nie zgubił, nie skręcił gdzieś w nieodpowiednie miejsce. Oczywiście śmieję, ale chodzi o to, żeby po prostu patrzeć, czy pierwszy przejazd tramwaju i ogólnie przez pierwsze kilka przejazdów tramwaje nie mają żadnych większych problemów na tym odcinku. Choć przejazdy techniczne oczywiście się już odbyły, no to wiadomo, że na początku kursowania trzeba cały czas pilnować tej trasy. Odpowiadając na wasze pytania, nie, nadzór nie wjechał za tramwajem na dół, jechał sobie grzecznie ulicą cały czas. No i też w niektórych miejscach sieciowcy byli poukrywani. Doskonale teraz już wiemy, że ci sieciowcy mieli swoją robotę, ale już kilka dni po tym, jak była trasa oddana do użytku. Bo za chwilę wam powiem, gdzie dokładnie ten samochód spadł. Tak, mieliśmy już pierwszy samochód, który wpadł do tego miejsca. I też przy okazji dobrze wam pokazuję, czemu nowa trasa tramwajowa w Wykopie, gdzie nie ma aktualnie żadnej innej możliwości dojazdu niż po torach, jest cała zabetonowana, a tutaj nie ma zielonego torowiska. No więc oczywiście same rozbłyski fleszów wtedy właśnie widzieliśmy. To chodzi o to, że po prostu musi być względy bezpieczeństwa zachowane. Pomijając całą karetkę, to też straż pożarna czy inne pojazdy muszą tutaj móc wjechać, bądź żeby po prostu wyholować taki samochód. Samochód wjechał pomiędzy jedną a drugą jezdnią ulicy Reduta Wolska, na którym teraz przejechaliśmy. Z jednego wyduktu po prostu spadł, z odpowiednia duża prędkość, padał deszcz, z tego co jeszcze kojarzę, były kiepskie warunki, no i samochód wpadł. Niestety wpadł w takim momencie, znaczy wpadł przynajmniej o 23.30, więc już de facto nie było jakiegoś większego ruchu tramwajowego, ale no i tak, zniszczył sieć trakcyjną, oczywiście trochę też się wbił w beton, na szczęście nie wpadł żaden tramwaj, część tramwaju była unieruchomiona, tramwaje wróciły na trasę w jednym kierunku 20 minut później, czyli koło 23.50, drugą stronę dopiero koło drugiej, więc no trochę te prace tutaj przy odtwarzaniu ruchu trwały, ale na szczęście udało się to wszystko w miarę szybko zrealizować, natomiast sam sprawca uciekł, więc
taka sytuacja. Natomiast tak, mieliśmy już pierwszą kraksę i pierwsze już pokazanie, czemu właśnie betonowy wjazd do tunelu jest zbędny na tym całym odcinku. Nie tylko właśnie od jednej strony, ale również od drugiej strony do miejsca, gdzie się łączy z ulicą. Jest po prostu to całe wybetonowane, a później na naszym odcinku już jest po prostu rozchodnik. Tu z ciekawostek mogę pokazać jeszcze właśnie, że tramwaj odjechał z całego nowego odcinka. Widzicie, flesze cały czas jedą z tramwajem. No i tramwaj już jechał ostatni odcinek faktycznie, gdy był ostatnio zamknięty i wyłączony. I tutaj, jak widzicie, już nie ma tego tymczasowego rozjazdu. Tej nakładki ona została w tym miejscu zlikwidowana. No i tramwaj pojechał dalej z Fort Wola około godziny 4:35. Pewnie znając życie 4:35, 4:40. Tramwaj odjechał w dalszą trasę ku... oczywiście osiedle Górczewska, bo to była linia 10. Linia 10 była pierwszym tramwajem, który pojechał po nowej trasie. Natomiast oczywiście to nie byłoby wszystko, gdybym nie był sobą. Oczywiście nagrałem coś jeszcze więcej, tak? Więc teraz przelećmy nad pierwszym tramwajem, który przejechał w drugą stronę, czyli w kierunku centrum. Trzeba było chwilę poczekać, ale chwilę po godzinie 5 zobaczyliśmy taki oto i tramwaj. To był tramwaj, który jechał oczywiście, to już jest Hyundai dwukierunkowy, więc gorzej, jeżeli chodzi o moje aspekty dronowe. No ale tak, przyjechał tramwaj na Sowińskiego, wsiedliśmy wszyscy do tramwaju, zapakowaliśmy się i wystartowaliśmy naszą podróż w kierunku całej nowej trasy. Tramwaj ten dużo szybciej się przemieszczał po nowej trasie. W dużym skrócie nie marnował czasu na podziwienie przystanków, tylko od razu przechodził do działania. Jeżeli nikt nie wysiadał, to od razu jechał dalej. Najprawdopodobniej był już po prostu w plecy, jeżeli chodzi o asfalt jazdy. Natomiast co ważne, tramwaj, widzicie, wjeżdża sobie spokojnie, po tym właśnie nowym betonie, który w tym miejscu jest do tej pochylni, no i na spokojnie zwierzę do przystanku kolejnego Reduta Wolska, który nie jest aż tak de facto daleko od przystanku Sowińskiego w porównaniu z kolejnym przystankiem, czyli Ordona. Ordona w USA jest dużo dalszym przystankiem tramwajowym, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tramwaje tutaj wjeżdżają do wykopu, mają przystanek tramwajowy na -1. Przystanki tramwajowe, tak wiem, już miały pierwsze graffiti, nie pochwalam tego oczywiście, ale no cóż, to było raczej wiadomo, że w tym miejscu się takie rzeczy będą pojawiać. Przydałoby się, żeby to było zasłonięte, przydałoby się, że jakiś mural się pojawił, czy jakieś inne rzeczy, ale tego typu miejscach. No, gra z graffiti zawsze będzie problem, jeżeli to nie będzie jakoś mocno zastawione drzewami, roślinnością, czy innymi aspektami. Pochylnia jest, windy jeszcze nie działają, odpowiadając na wasze pytania. I tu ciekawostka. Tramwaj zwolnił przy to ze zdami, tymi, które będą w przyszłości wykorzystywane, żeby wjechać na ulicę Wolską. Czemu? Bo tu jest ciemno. Zwróćcie uwagę, że sama ulica Wolska tu jest nieoświetlona całkowicie. A tramwaj tutaj musi sprawdzić, aby na pewno rozjazd nie jest przestawiony na zły przejazd. Trzeba pamiętać, że to był pierwszy tramwaj, który przecinał ten szlak o tej godzinie i tego dnia, więc tramwaj, po prostu pani mototornicza, która prowadziła tramwaj, zatrzymała się de facto przed rozjazdami, bo nie była pewna, czy są dobrze ustawione. Ale to taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten odcinek na Wolskiej. Tam oczywiście rozjazdy są jeszcze cały czas nieczynne i w teorii, wedle planów i zapowiedzi, 25 marca tramwaje mają już pojechać na ulicy Wolskiej. Tymczasem tramwaj dojechał do kolejnego przystanku na nowej trasie, czyli Ordona w USA. Jak widzicie, pełen ruch, wszyscy wysiedli i wsiedli na przystanku, w skrócie nikt. I możemy jechać dalej. Tu też się z ciekawostek znajduje tylko właśnie jedna wiata, gdzie na kolejnym przystanku są już podwójne wiaty, ale to zresztą za chwilę zobaczycie. Tutaj już otrzymałem pierwsze głosy sprzeciwu jeszcze podczas latania tego pierwszego dnia, że czemu przystanki tramwajowe tutaj przy rondzie Wolnego Tybetu znajdują się tylko łącznie po drugiej stronie od osiedla, tego wielkiego i ogromnego. Chodzi oczywiście o to, żeby przystanki tramwajowe nie były tam, gdzie są wielkie osiedla, tylko tam, gdzie jest dobry węzeł komunikacyjny. A w tym miejscu bardzo dobry węzeł komunikacyjny i jest właśnie z linią kolejową. I tu przejście za pomocą jednego przejścia dla pieszych do przystanku kolejowego jest naprawdę niezłym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że niedługo będą utrudnienia na linii średnicowej, to takie połączenie w tym miejscu jest na wagę złota. I powiem wam, że sam jeszcze nie miałem okazji korzystać z tego połączenia, ale na PKP Wolska bardzo często korzystałem z przesiadki do tramwajów, tam jest to niewygodnie zrobione, natomiast tutaj na Kasprzaka na pewno będzie dużo wygodniej, tym bardziej, że teraz tutaj dosyć dużo tych tramwajów jeździ. Trzeba pamiętać, że aktualnie na linii na Kasprzaka jeżdżą 4 linie, 10, 11, 26 i 27. Po oddaniu do użytku ulicy Wolskiej będą tu już tylko łącznie dwie linie, 10 i 11. Na razie 11 jeździ tylko łącznie w godzinach szczytu i tylko i wyłącznie w tygodniu, więc może być tak, że na Kasprzaka będzie jeździć w godzinach szczytu w weekendy tramwaj raz na 8 minut, a poza szczytem
nawet co 10-15 minut, co to chyba byłoby tragiczne rozwiązanie na nowej trasie, ale niestety bardzo możliwe, że tak to będzie wyglądać, a poza godzinami szczytu i tak w tygodniu będzie tam wyjeździć góra co 7 minut. Więc no nie brzmi to optymistycznie, może 11 do tego czasu już będzie linią pełną, czyli będzie dziedziwie wszystkie dni tygodnia, co tak powiem wam po cichu, że chyba jest planowane, biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej 11 zmieni swój kraniec w związku z kolejnymi otwarciami nowych tras tramwajowych. Tymczasem dolecieliśmy do przystanku Szpital Wolski i w tym miejscu kończy się cała nasza przygoda, jeżeli chodzi o tą trasę, o tą inwestycję. Jak widzicie, wysiadamy z tramwaju i tramwaj dalej już wydawałoby się starym odcinkiem, na spokojnie sobie dojedzie do reszty trasy. W skrócie skręcę w Skrzynię Miejską i następnie chcę dojechać do ulicy Wolskiej. I wydawałoby się, że już nic trudnego nie ma przed nami, prawda? No niestety tak nie było, bo trochę się więcej tutaj jeszcze wydarzyło. Ciekawostek i plusów wam powiem, że jak już w tym momencie latałem dronem, to już trochę mniej na szczęście padał deszcz, ale dalej padał. No i tramwaj skręcił, przejeżdża przez stary przystanek tramwajowy Szpital Wolski, który już aktualnie jest niewykorzystywany przez tramwaje, ewentualnie przez autobusy może być wykorzystywany. No i następnie oczywiście jest przystanek tramwajowy Rogalińska. No, on aktualnie jest tylko łącznie jednokierunkowy, w związku z tym, że pojawił się nowy, tymczasowy przystanek tramwajowy, dalej kawałek, czyli Metro Płocka. Metro Płocka jest w tym miejscu w dwóch kierunkach, więc to jest akurat wygodna przesiadka do stacji metra. Jest oczywiście jakkolwiek dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ale jest jakieś połączenie. No i tu się pojawił problem. Problem jest taki, że stąd tramwaje w prawo raczej często nie skręcają i ta sygnalizacja świetna nie jest przystosowana do dużego ruchu tramwajowego na tej relacji, czyli na relacji Skierniewicka, Wolska, w relacji, tak jak właśnie ten tramwaj teraz przejeżdża. On czekał tutaj mniej więcej 5 minut, bo zmierzyłem to teraz z zegarkiem, patrząc na live'a i patrząc na moje ujęcia. Mniej więcej 5 minut tramwaj tutaj czekał, żeby móc skręcić w prawo, chociaż z tego co zrozumiałem, nie chodziło o sam fakt, że tramwaj tak długo czekał na swoją sesję świateł, tylko o to, że po prostu nie chciał się wzbudzić dla tramwaju. Chodzi o to, że każde rozjazdy, które są rzadziej użytkowane, muszą się wzbudzić na tramwaj, który wjeżdża. Tak większość rozjazdów i sygnalizacji świetnej w Warszawie działa. Natomiast jeżeli się nie wzbudzi, to się w ogóle nie pojawi ta dana sesja w sygnalizacji świetnej. Po prostu tramwaju nie dopuści do danego skrętu. Więc najprawdopodobniej tutaj się to nie chciało wzbudzić. Zbudziło się na ten tramwaj, który jechał w drugą stronę, czyli tą właśnie 105, która w tym miejscu jedzie. Więc no to taka ciekawostka. Jakby to z was się zastanawiał, czy to jest pierwsza 105 na nowej trasie. Nie jest. Pierwsza 105 to była Hadlina 27, która jechała trochę wcześniej. Natomiast tak, faktycznie 27, ta 105 jest kolejną, która już faktycznie dojedzie, natomiast z pierwszą nagraną przeze mnie na nowej trasie, która już faktycznie funkcjonowała. Jak widzicie, 105 i 105 mniej więcej w tym samym czasie, że tak to powiem, są prędkością na nowej trasie, czy to autobusem, czy to właśnie po torach tramwajowych. No i tak wygląda mniej więcej cała nowa transa. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o oddanie do użytku właśnie w środku nocy, a de facto już o poranku. Mam nadzieję, że taki zapis tej konferencji, tego live'a, który był tylko właśnie w lepszej jakości, w 4K, żebyście mogli sobie to na spokojnie poglądać, bo wiem, że na live też tam było w 4:3 poczęściowo, bo jak robię zdjęcie, to wam przerzucę live'a. No i taki pierwszy live, który z nowego drona, też ujęcia nocne, testowałem w dwóch wariantach, tylko nie macie w 4:60, tylko w 4:30, bo jeszcze tutaj testuję różne ustawienia i możliwości, jeżeli chodzi o nowego drona. Tymczasem, jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dzienny dzwoneczek. Jutro będzie parada tramwajów. Z tym, że jutro oznacza dla mnie sobotę 9 marca 2024, a ten film pewnie zobaczycie już dopiero niestety po północy. Sama parada zaczyna się o godzinie 11 z pętli tramwajowej Cmentarz Wolski i następnie przejedzie po Warszawie. Przejedzie trasą oczywiście po nowej trasie na Kasprzaka w dwóch kierunkach i pojedzie też jeszcze Marszałkowską. W skrócie przejedzie przez kawałek Warszawy Głównie Centralnej i następnie wróci na pętlę Cmentarz Wolski i później będzie kursować linia tramwajowa K. Więc jeżeli ktoś chce skorzystać z tej atrakcji, ja też tam się pojawię, ale będę latać dronem, nie będę jeździć tramwajami raczej, to też oczywiście tam będę, gdzieś się będę kręcić, chcę nagrać całą paradę i później zapis z tej parady będziecie mogli zobaczyć w niedzielę. W sobotę zobaczycie pełen film mój o tramwaju na Kasprzaka i postępie prac na budowie, bo budowa oczywiście się jeszcze nie zakończyła, będzie też jeszcze w najbliższych dniach przelot, będzie w końcu film o STP Karolin, taki mniej więcej podobny jako zajezdniono po dosyć rozbudowany film. No i oczywiście inne jeszcze ciekawe filmy, jak mniejsza z tym, które się powinno pojawić, bo dosyć dużo ciekawych newsów się pojawiło.
pojawiło w ostatnim tygodniu. No i oczywiście inne inwestycje i inne bajery, które są cały czas realizowane w Warszawie i w weekend, a konkretnie w niedzielę, na pewno jadę do innego miasta i jeszcze nie wiem gdzie. Czy to będzie Olsztyn, czy to będzie Łódź. Wszystko zależy jeszcze od jednej osoby. Natomiast jeżeli chcecie to wszystko zobaczyć, to oczywiście wiadomo, co macie robić. Kliknijcie w skrzydło i ten dzwoneczek. I jak zawsze zachęcam Was również do zostania patronami Wiznosza. Dzięki Wam, te wszystkie filmy, nawet o tak podłych podach, są przeze mnie nagrywane. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!